Мы, заключенные, называли этот лагерь городом смерти. Немцы называли его лагерем уничтожения людей. Im Berlin in Deutschland war das schlecht, aber was ich hier im Übrigen gesehen habe, das ging alle Grenzen der Welt. Kann ich Schriftsteller geben, der jemals imstande sein wird, das zu schildern, was ich hier auf diesem kleinen, verhältnismäßig kleinen Flecken Erde abgespielt habe. Drugiego czerwca 1941 roku Wehrmacht zaatakował Związek Radziecki i rozpoczęła się operacja Barbarossa. Około miesiąc później Reichsführer SS Heinrich Himmler przybywa z wizytą do Lublina i daje rozkaz o utworzeniu obozu na wschodnich obrzeżach miasta. Pierwszymi więźniami byli radzieccy jeńcy wojenni, deportowani tutaj w październiku 1941 roku z obozów jenieckich na terenie Lubelszczyzny, m.in. z Chełma. Z czasem deportowano tutaj coraz to bardziej różnorodne grupy więźniów. Przywożono przede wszystkim Polaków, a także Żydów z Generalnego Gubernatorstwa, jak również więźniów z terenów byłego Związku Radzieckiego. W późniejszym okresie zaczęły napływać tutaj również transporty z więźniami z innych obozów położonych na terenie Europy Zachodniej. Chodziło o to, żeby w obozach na zachodzie zrobić miejsce, natomiast tych więźniów, którzy nie nadawali się do pracy, już nie rokowali, też szybkiego wyzdrowienia, zwyczajnie przenieść w inne miejsce. Nie chodziło o leczenie tych więźniów, tylko o to, żeby oni tutaj, z dala od zachodnioeuropejskiej opinii publicznej, mogli umrzeć. Była tutaj też taka grupa, która się nazywała Geiseln po niemiecku, czyli zakładnicy. Byli to mieszkańcy polskich wsi, którzy trafiali tutaj za karę, jako że nie wywiązali się z nakładanych przez okupanta kontyngentów. Dla nich był to obóz karny. Z czasem to się zmieniło i zaczęto osadzać rolników tutaj w ramach odpowiedzialności zbiorowej. Do lutego 1943 roku nazwa obozu to było Kriegsgefangenenlager der Waffen-SS Lublin. Największą grupę ofiar stanowili Żydzi, ponieważ w pewnym momencie obóz został włączony do ogólnego programu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej i na marginesie też tego programu obóz funkcjonował. Do obozu zaczęto przywozić duże grupy więźniów wysiedlanych z getta warszawskiego. Większość osób przywożonych w transporcie do obozu kierowana była na natychmiastową zagładę, bądź też na jakiś czas kierowana była na pola więźniarskie, ale wkrótce w toku licznych selekcji ci najsłabsi byli odbierani i wysyłani na śmierć przez zagazowanie w komorach gazowych. Zwłoki tych osób były zabierane do krematoriów. Były to obiekty wyposażone w piece krematoryjne i posługiwano się nimi w celu zatarcia zbrodni, usunięcia zwłok osób, które zmarły, wycieńczone pobytem w obozie. Transportem kluczowym w historii obozu był pierwszy transport polskich więźniów politycznych z więzienia Gestapo na Pawiaku. Więźniarki dotarły do Lublina 18 stycznia. Ten kolejowy transport trwał przeszło 24 godziny. Szczęściem dla tego transportu było to, że przez pierwsze 3 tygodnie zostawiono je samym sobie i właściwie władze obozowe się nimi nie interesowały. W tym czasie więźniarki wytworzyły rodzaj samorządu więźniarskiego, koleżeńskiego właściwie i zaczęły tworzyć się pierwsze takie formy samoobrony. Na centralnym cmentarzysku Europy zrodziło się zupełnie nietypowe, jak na owe czasy, zjawisko. Mianowicie więźniarki postanowiły stworzyć pewien porządek, żeby uciec od tej rzeczywistości, którą tutaj zastały. Te warunki bytowe w styczniu, kiedy było bardzo zimno, były bardzo trudne. W kilku przypadkach więźniowie i więźniarki zostali osadzeni w pustych, nieogrzewanych barakach pozbawionych podłogi. To wpływało na dosyć wysoką śmiertelność.
Te więźniarki po osadzeniu w obozie stwierdziły, że jest to dżungla absolutna, że znalazły się, można by rzec, na innej planecie i że w zasadzie nic gorszego spotkać ich nie może, więc muszą w jakiś sposób zapobiec temu i że myślenie jest jedyną formą takiej samoobrony, której nie mogą im Niemcy odebrać. Bardzo szybko w naszym pawiackim baraku zorganizowaliśmy samopomoc i to była tama. Poza tym taką drugą tamą to była Malina Bielicka, nasz słowik majdankowski, który potrafił największe kłótnie zahamować. Malina zaczynała śpiewać Ave Maria i milkły wszystkie kłótnie, wszystkie wyzwiska, wszystkie złe słowa. One stwierdziły, że muszą zrobić coś, co pozwoli im zachować człowieczeństwo, godność. Muszą się wzajemnie napominać, żeby pamiętać o słowie dziękuję, przepraszam, proszę na co dzień, żeby nie kląć. Wśród tej rzeczywistości krematoriów i dymu krematorium w życiu więźniarek obozowych powstaje radio. Rzecz zupełnie niespotykana, fenomenalna. Było odpowiedzią na terror obozowy, który był rzeczywistością, codziennością więźniarek i więźniów. Pierwszą spikerką była Danuta Brzosko, która wygłosiła tą swoją audycję z najwyższego piętra więźniarskiej pryczy, w nieogrzewanym baraku, w którym stłoczonych było kilkaset kobiet. Miałam przeogromną tremę, ogromną. Poza tym musiałam się jednak przygotować. Naturalnie zawsze mi pomagała Mata, Ewa Piwińska, ale jednak było to cały czas w napięciu, czy byłam, nosiłam silniki, czy tą drogę budowałam, to cały czas myślałam o tym, co ja powiem. Audycje polegały na tym, żeby trochę obśmiać obozową rzeczywistość, zdjąć napięcie z więźniarek, żartobliwie opowiadając o codzienności obozowej, ale także zabieranie więźniarek do krainy wolności za pomocą wspomnień, za pomocą recytacji, utworów, które się pamiętało z wolności. Więźniarki, które miały fenomenalną pamięć, odtwarzały właściwie całe stronice, całe fragmenty książek, powieści, recytowano wiersze, śpiewano piosenki i te takie patriotyczne, i te rozrywkowe. Chodziło po prostu o to, żeby ogół więźniarek mógł się odprężyć. Te audycje miały za zadanie podnieść więźniarki na duchu, dodać nadziei na przetrwanie. Miało też za zadanie niwelować takie postawy negatywne. Walkę o przetrwanie kosztem współwięźniarek. Miało właśnie zbudować poczucie solidarności w tym baraku kobiecym. Jedna ze spikerek Radia Majdanek, Wiesława Grzegorzewska, w relacji złożonej już po wojnie wspominała taki dosyć nieprzyjemny moment, element codzienności wszystkich więźniów i więźniarek Majdanka, czyli moment przebudzenia. Kiedy to więźniarki zmęczone wielogodzinną pracą, niekiedy funkcyjni budzili więźniów, bijąc ich po głowach pejczami, kijami. Natomiast zupełnie inaczej ten moment przebudzenia wyglądał w baraku pawiaczek. Tam więźniarki budziło pianie koguta, następnie mówiono halo, halo, dzień dobry paniom, tu Radio Majdanek. I więźniarki, w tym właśnie Wiesława Grzegorzewska, wspominały, że zupełnie inaczej wstawało się w takiej atmosferze stojącej w ogromnym kontraście do tej codzienności terroru i przemocy obozowej. Tak pierwszego dnia były tym głosem zaskoczone, tym niespodziewanym wtargnięciem mnie, naszej Hanki Blokowej, którą klaskała w ręce, mówiła: panie, panie, proszę się ustawiać, proszę sobie nie wymyślać, proszę pań, szybko na apel, bo u nas tak witano. Po kilku dniach było także halo, halo, dobry wieczór państwu, kończymy dzisiejszy dzień i mówiło się: uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
Spikerki posługiwały się typowym językiem radiowym i spikerka mówiła: miłe radiosłuchaczki, prosimy o współudział w układaniu audycji. Proszę pani, jesteśmy obecnie na innej planecie zwanej Majdanek i nic już więcej grozić nam nie może. A radio było, jest i będzie najkulturalniejszą rozrywką XX wieku. Kiedy rano zaczynały się awantury, no jasnej cholery, znowu mi but zginął. Wówczas nasza Helena Końca piała jak kogut z kukuryku, a ja mówiłam: halo, halo, dzień dobry paniom, tu Radio Majdanek. I mówiłam, co nas czeka i że każdy dzień nas zbliża do wolności. Poniedziałek. Po raz szósty zostałyśmy przerzucone z resztkami naszej magnackiej fortuny do nowego bloku. Obecnie zamieszkujemy barak trzeci. Po bezlitosnym, ale niezbyt skutecznym tępieniu menażerii łóżkowej zajęłyśmy z góry upatrzone pozycje w trzypiętrowych łóżkowillach. Wtorek, bez zmian, środa. Nasze panie czują się w pasiakach doskonale. Najmodniejszą obecnie fryzurą jest coafiur à la Katarzynka. Uroczym nóżkom naszych pań dodają szyku wytworne drzewo buty. Krzykiem mody są dwukolorowe pończochy, przy czym najbardziej wytwornym kolorem lewej jest czerwony, prawej zaś żółty. Na tym kończymy przegląd mody. Uwaga! Jak nas informują, warunki w obozie kobiecym są o wiele znośniejsze niż w męskim. Mimo że bicze pejczem, kopanie i strzelanie do więźnia jest powszednim widokiem. Rozpędźmy jednak przykre myśli i powiedzmy sobie, jutro będzie lepiej. Spikerkami zostały z czasem m.in. Alina Peszczyńska, Hanna Fularska, Wiesława Grzegorzewska czy Stefania Błońska. Pomysłodawczynią Radia Majdanek była Matylda Woliniewska, znana społeczniczka, działaczka. Było to tak, że po prostu pewnego popołudnia zobaczyła, że te młode dziewczyny sobie siedzą i śpiewały jakieś piosenki takie tylko sobie znane. Zwróciła uwagę na to, że inne więźniarki się temu przysłuchują. I wtedy wpadła na pomysł, że wykorzysta ten nieskalany optymizm tych młodych więźniarek do tego, żeby podtrzymać na duchu te starsze, które płakały za swoimi rodzinami, które też miały świadomość tragizmu sytuacji, w jakiej się znalazły. Wybrała Danutę Brzosko-Mędryk na pierwszą spikerkę. W tej chwili to aż dziwię się, że potrafiła mi ja ujarzmiać, ale to nie właściwie nie mój głos, tylko wola Maty Woliniewskiej, która stworzyła u nas, utworzyła Radio Majdanek. Matylda Woliniewska zawsze była bohaterką drugiego planu i inicjatywy, z którymi wychodziła, właściwie działy się jakby same. Ona była inspiratorką, ale tak potrafiła współpracować z osobami, które chciała wciągnąć do realizacji tych zamierzeń, że właściwie te osoby same organizowały się z jej inspiracji. To Radio Majdanek jest interpretowane przeróżnie. Jedni mówią, że to jest niemożliwe, inni uważają, że mieliśmy jakąś aparaturę. Nie. To był po prostu zasięg głosu spikerki, na którą wybrano właśnie mnie. Nie było radioodbiorników, nie było mikrofonów, nie było żadnego sprzętu. Zasięg tego radia był dosyć niewielki. Audycje były na tyle popularne wśród więźniarek również z innych bloków, że pojedyncze osoby przychodziły na te audycje do baraku Pawiaczek. Także był to fenomen dający wytchnienie więźniarkom, rozładowujący napięcie wśród nich. Bez całej aparatury radiowej, a jednak to radio funkcjonowało i spełniało swoją rolę nie tylko informacyjną, ale także rozrywkową, kulturalną. Było czymś, co dawało więźniarkom wiarę i pozwoliło im przetrwać te najgorsze, najcięższe chwile w obozie.